Mobilna Łódź, czyli naszpikowany informacjami mobilny autokar promujący to miasto, odwiedził Sieradz. My jesteśmy ogólnopolską kampanią, która ma na celu promocję miasta Łodzi. Kampania rozpoczęła swój bieg 9 sierpnia. Byliśmy w Gdyni, w Gdańsku, później wyruszyliśmy do Świętokrzyskiego, do Końskich. Wracamy do Państwa z Kalisza i dzisiaj od godziny 12 do godziny 20, dzisiaj jutro jesteśmy do Waszej dyspozycji tutaj właśnie w Sieradzu. Czego tu się można dowiedzieć i w jaki sposób? A więc cała inicjatywa ma bardzo przystępny sposób dla Państwa. W środku są ekrany dotykowe, z których możemy czerpać wiedzę dotyczącą miasta Łodzi. Możemy się dowiedzieć ciekawych informacji na temat edukacji, na temat pracy, na temat spędzania czasu wolnego w mieście i tym podobne. Sieradzanie chętnie odwiedzali ten niezwykły pojazd, bowiem można się było w nim dowiedzieć wiele o Łodzi, o jej atrakcjach, możliwościach spędzenia wolnego czasu, studiowania czy znalezienia pracy w tym mieście. Jednak przede wszystkim była to znakomita promocja Łodzi. Mnie najbardziej interesowało to, jak będzie się Łódź rozwijała w przyszłości. Mnie to interesuje. Zresztą ja jestem takim czynnym sportowcem, powiedziałabym, do dzisiaj i mnie interesuje sfera sportu, tak? Natomiast tu się można dowiedzieć. No nie wiedziałam właśnie, że powstały nowe baseny w Łodzi. No ta inicjatywa jest fajna, bo jak ktoś na przykład nie ma takich aktualnych, bieżących informacji, to na pewno tu jest dużo, dużo ciekawych rzeczy. No jak się zainteresowałem przyszłością Łodzi, czyli jak tam będzie wyglądało za jakiś czas, prawda? No ciekawe, ciekawe plany. Promocja jest fantastyczna. Jest mnóstwo pięknych, kolorowych zdjęć, które można porównać. Jest mnóstwo rzeczy, które są inspiracją do poczytania i do głębnego przeanalizowania. Myślę, że trzeba wrócić i zobaczyć, bo pomysł jest bomba. W piątek i w sobotę autokar Mobilna Łódź będzie dostępny dla mieszkańców z Duńskiej Woli.